10 zespołów z subregionu konińskiego stanęło w szranki podczas konkursu zorganizowanego przez Bank Żywności w Koninie. W konkursie są koła, głównie koła gospodyń wiejskich, ale również kluby seniora, które zaprosiły do współpracy Ukrainki, które mieszkały na ich terenie. Właśnie z tych wspólnych spotkań, ze wspólnego gotowania powstały dzisiaj produkty. Mamy barszcz ukraiński, mamy bigos, mamy pielmieni, mamy placek drożdżowy. A wszystko to dzięki temu, że nasze Polki uczyły Ukrainki, jak przygotować bigos i jak przygotować placek drożdżowy. A panie z Ukrainy podczas tych warsztatów nauczyły nasze panie, jak przygotować pielmieni i jak przygotować barszcz ukraiński. Wszystkie te dania były oceniane przez profesjonalne jury, czyli między innymi kucharza komponującego przyprawy w jednej z wiodących firm zajmujących się ich produkcją, a także smakoszy, czyli prezesa Banku Żywności Ireneusza Niewiarowskiego oraz wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Udział ukraińskich gospodyń w tym projekcie nie był przypadkowy. Bo przecież te warsztaty, które są już za nami, było ich 10 w 10 miejscach, miejscowościach, dzisiaj jest finał. Są doskonałym przykładem integrowania się naszych środowisk, bo w każdym zespole są osoby z Ukrainy, są z Polski. Myślę, że wspólnota stołu bardzo służy w integracji, a przygotowanie i zestawienie tego stołu to już zupełnie. Poza tym warto było rywalizować w konkursie, bo nagroda była naprawdę atrakcyjna. Nagrodą jest wycieczka do wybranej miejscowości, ale będzie to wycieczka podwójna, gdyż 4 zwycięskie grupy pojadą na taką wycieczkę. Będą to grupy polsko-ukraińskie i będą 2 połączone wycieczki, a gdzie pojadą, to wybiorą panie, które wygrają. A laureatkami zostały KGW Ogorzelczyn z gminy Tuliszków za placek drożdżowy, KGW przy Kółku Rolniczym w Kraśnicy z gminy Golina za pielemieni, KGW Mniszki w gminie Skulsk za barszcz ukraiński oraz KGW Kiszewy w gminie Tuliszków za bigos. Konkurs ten odbył się z okazji przypadającego 29 września Światowego Dnia Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności. Podczas tego dnia chcemy zwrócić uwagę, chcemy pokazać, co można zrobić, aby ograniczać marnowanie żywności, a najwięcej marnujemy właśnie my w naszych domach, więc takie pomysły na realizację jakiegoś innego dania, aby właśnie nie marnować produktów. I również podczas tych warsztatów polsko-ukraińskich rozmawiałyśmy o niemarnowaniu żywności, jak to wygląda tam, jak to wygląda u nas. A problem jest duży, stąd coraz szersze kampanie i podejmowane działania na temat uświadamiania i wdrażania działań, aby jak najmniej jedzenia marnować. Realizuje je i dofinansowuje również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. My takich przedsięwzięć robimy coraz więcej. W przyszłym roku również chciałbym, żeby z takimi pokazami dotrzeć do uniwersytetów trzeciego wieku. Ale również podczas targów Smaki Regionów kilkuset uczniów, 600 uczniów ze szkół gastronomicznych z Wielkopolski uczestniczyło w pokazach, które na targach realizował Kurt Scheller, właśnie jak zapobiegać marnowaniu żywności, a więc docieramy zarówno do młodych ludzi, jak i do tych starszych, żeby właśnie mówić o tym problemie i mówić o tym, jak sobie z tym problemem radzić. Jest to bardzo ważne zarówno dla pojedynczego konsumenta, jak i dla całej planety, szczególnie teraz, kiedy wszędzie drożyzna i inflacja. Dla całego świata, również dla naszego kraju, bardzo ważne jest, żeby żywności jak najmniej się marnowało. I ten temat będzie ważny zawsze i on będzie narastał. Mamy szereg różnych problemów, a ten z wyżywieniem, z zanieczyszczeniem jest jednym z najważniejszych. Przede wszystkim nie chcemy, żeby ta żywność lądowała na śmietniku, tylko żeby była po prostu wykorzystana. A problem jest duży, bo w Polsce rocznie na śmietniku ląduje około 5 milionów ton żywności, a w Wielkopolsce ponad 500 000 ton żywności, więc to jest bardzo dużo. Myślę, że tą żywność można wykorzystać, można się nią podzielić. Stąd też dofinansowujemy powstawanie jadłodzielni w wielu miejscach w naszym regionie. Ale również można wykorzystać, przygotowując coś z tych produktów, których ważność się kończy. Tutaj dofinansowujemy zakup kuchni mobilnych,
również Bank Żywności w Koninie taką kuchnię kupił, ale też szereg innych działań, które podejmujemy właśnie, żeby uświadamiać, jak duży to jest problem i jak z nim walczyć, żebyśmy tych produktów nie wyrzucali, tym bardziej, że przecież teraz mamy do czynienia z szeroko rozumianą drożyzną, to jest wielki problem, więc tym bardziej warto te produkty wykorzystywać. A jak to robić, zaprezentowali pracownicy Banku Żywności na przykładzie chleba. Chleba marnujemy najwięcej w naszych domach i będzie to również pomysł na wykorzystanie chleba na słodko, ale również w postaci zapiekanki, którymi wszyscy się zajadali i gdyby nie wiedzieli, z czego powstały, to pewnie niewiele osób by na to wpadło. Warto zatem wykorzystywać sprawdzone pomysły, aby mniej jedzenia marnować, a tym samym zaoszczędzić trochę pieniędzy.